robi mama? Co ty robisz? Żem. Jezu, wyglądasz... Boże, ty jak blisko siedzisz? Ty dajesz radę jeździć? Ja mam krótkie nóżki. Oh my gosh, masakry, nawet nie mogę wejść. Nie. Ale jeden jeszcze był mój. Ja zjadam 7. Polubione? Polubione. O nie. No nie. Ej Boże, spadło mi z ramienia. Na której minucie jesteś? Ile? W ogóle nie miałam zdjęcia do tego i nie miałam tytułu, nie mogłam wymyślić. Zgodzi się, że... Okej. Okay. A oglądasz? Nie to oglądnij kalutkę, dokończymy kalutkę. Wyłączę. Hapaj. No dawaj gościu, chodź. Hap, hap. Hap, pomóc ci? No to chapasz czy nie chapasz? Tak mi przykro, nie udało mi się nagrać, jak Kali zarżała na mój widok. No, chodź kalutku, idziemy na spacer. Co ty na to? Aha, bo ja tu mam marchewki, nie gryź mi kieszeni. Pyśku, chciałam, żebyś do wody weszła. No, dawaj kalutkę. Chodzisz? Nie lubisz, ty się boisz. Już w lecie będziesz tutaj śmigać w wodzie. Zobaczysz. Może ci się spodoba. No. Dalej. Tak, super koń. Chodź tutaj. Chodź tu. Chodź do mnie. Ona chce sama. Jakie mam ładne ząbki. Dentysta się kłania. Dobra, Kelly chciała powiedzieć, że jest troszeczkę mała zmiana planów, bo miałyśmy pójść na spacer w dwa konie, ale jednak teraz wezmę Heli na taką... Boże, Heli wezmę. Kelly na taką lekką lążę. A nie Kelly? Kelly na lekką lążę. Mercedes za ten czas zje.
ogarniemy Mercedes, Kelly pójdzie do siebie i wtedy pójdziemy dopiero na spacer. A coś później plączasz. Po spacerze, nie, dobrze mówię, a po spacerze weźmiemy Mercedes. O, i tak, tak chcę to zrobić. Tak mam plan. To chodź, Kelly. Kokaję dzisiaj tak luźniutko, bo ona ostatnio na halterze była beznadziejna. Chyba za bardzo dziewczynka też nie kuma, o co chodzi. A, i ważna rzecz, ja wam to pokażę. Ja nie jestem ekspertem, ja wam nie będę mówić co, jak, dlaczego i po co. Od tego macie internet, jest bardzo dużo informacji w internecie na ten temat. A raczej jeśli potraficie wyszukać mnie, to i potraficie wyszukać tych informacji. A więc pierwsza zasadnicza rzecz, jak zakładacie halter, błagam was, nie kupujcie tych takich handmade, bo większość z nich jest po prostu beznadziejnie zrobiona i te węzełki, to wszystko. A tutaj po prostu cierpi w takiej sytuacji tylko koń. I jak zakładacie halter, ważna rzecz, bo często jak widzę haltery, nie, nie przybliżaj tak, często jak widzę haltery, to są ubrane tak, o tak, o tu. Jeszcze ze złymi węzłami. I pamiętajcie, że halter to jest bardzo mocne narzędzie. Naprawdę, halter jest bardzo precyzyjny i bardzo mocny, więc ja szczerze mówiąc długo się przymierzałam do tego, czy kupić halter, bo ja się po prostu go boję. Ja po prostu się boję, że ja zrobię koniowi krzywdę. On też, pamiętajcie, że nie może być cały czas napięty, to ma być luźniutkie. Znaczy luźniutkie, chodzi mi, że tutaj luźno, co nie? Bo tak to cały czas wywieracie nacisk. A ja tak jak mówię, jest dużo rzeczy, znaczy jest dużo osób, które się ładnie wypowiadają, obrazkują to i tak dalej, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek. Macie internet, możecie sobie poszukać. I co dalej? Chyba tyle chciałam powiedzieć na temat halterka. Chyba, że coś mi się przypomni, to najwyżej później wam dodam. Tylko po prostu, no pamiętajcie, nie? Że halter to jest naprawdę mocne narzędzie. I możecie zrobić krzywdę koniowi. A, i przede wszystkim jeszcze haltery takie, jak są zapinane, jak są kółeczka tutaj, co nie? O Bożesz, jak o zgrozo, jeszcze jak jest halter ubrany tu i są kółeczka tu i do tego są zapinane wodze. Nie, kategorycznie nie. Jeśli już chcecie przypinać wodze, gdzie na halterze i tak też trzeba umieć jeździć, to zawsze wodze przypinamy tu. Linę, wodze, cokolwiek, jak chcecie, wiecie, jeździć i tak. Tutaj, nie do kółeczek tutaj, nigdy w życiu, nie, bo to jest po prostu, to robicie straszną krzywdę koniowi, po prostu robicie. To już lepiej wsiąść sobie na, nie wiem, na zwykłym kantarze, naprawdę, bo wtedy, naprawdę, jeśli wydaje mi się, że to są osoby raczej, jak jeżdżą konno, to wiecie, raczej się troszczą o zwierzaki i zależy wam na ich komforcie, więc nie róbcie czegoś takiego, bo to jest po prostu straszne. To idziemy. Nie wiem, czy mówiłam, dlatego nagram wam to z terenu, ale wkleję w Teraz wkleję po tym halterku. Słuchajcie, pierwsza, ale najważniejsza rzecz. Nie przywiązujemy konia na halterze. Nigdy, do niczego. Nigdy, po prostu nigdy nie przywiązujemy do żadnej belki, nawet na chwilę nie przywiązujemy konia. Chyba nie muszę mówić, że na wędzidle, na ogłowiu też nie przywiązujemy, bo czasem z takimi rzeczami też się, wiecie, spotykam. Ale wydaje mi się, że to jest dużo rzadsze niż przywiązywanie konia na halterze. Nie przywiązujemy. Poczytajcie sobie, bardzo was proszę o tym i uważajcie, jak wiecie, jak obcujecie z halterem i tak dalej. To chyba lepiej, żeby się teraz wyszalała, a nie na spacerze.
took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Ooh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Ale jak ładnie zje parska. Taką sobie wybrałaś. Mama z Kelutką stępuje. A ja wysyłam pomyć cioskę. No cześć. Ona nie wie co to. No. Kumasz bazę? To jest kask, widzisz? Co to się dzieje? Jeden sobie na łeb kask, widzisz? Patrz. Okay. Rozumiesz? Popatrz, nie mogę się ale chodź zabrać. Na halę. Taki jakiś ten kask. O, może być. No chodź na halę. Chodź. Nie rozumiesz. No dobra, chodź bardzo, raz, że żyjemy raz. Dobra, to weź sobie krzesełko i spróbuj z nią tak, wiesz, podstawić. Wiesz, jak ja to robię? Nie. Ale nie podstawiasz pod nią. Nie podstawiasz pod nią, tylko ona ma ci się sama podstawić. Dobra, nie! Przestaniesz? Ale to jest też taki teścik. Chcę zobaczyć, jak ona się zachowa pod kimś innym. No połóż na przykład na środku, będzie jej najwygodniej. Ale... No ona stoi ładnie. Nie, najpierw wejdź na schodki. No i powiesz podstaw. Ale dobrze, z drugiej strony, no i nie, ona kombinuje. Może być na przykład z drugiej, nie? Niech ona kombinuje. Powiedz podstaw. Podstaw. Może jej trochę pomóc. No i jeszcze. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, brawo koń! No i hopaj. Jak hopaj? No hopaj. Co się zabije? No hopaj! A przestań! No to jak będziesz tak panikować, no to ona też będzie. Tylko delikatnie, no. Nie tak, najpierw na brzuch, później się grajdolisz. No tak, tak się będziesz grajdolić, no to każdy koń by się wkurzył. Czekaj, pomogę ci. Ty chcesz nauczyć, jak panikujesz. No, tylko do jeziorka idziemy. Tak, mnie utopić. Tam cię nikt nie znajdzie. Aha, kiedy wypłynę? No nie wiem, może za...
Nie wiem, pewnie za parę dni, nie? Androps idzie? Chodź, przestań panikować. No daj ją. Wiecie, czego mam cię na ląży, która mi się poplątała. Nie wiem, jakim cudem. Spokojnie, ona się bawi. Możesz z nią głębiej wejść. Nie. Mera, wejdź. Przestań! Bo cię naprawdę zrzuci ona. Takiego jeźdźca też bym miała dość. To dla konia też nie jest przyjemne, jak ty się targasz po nim, jak nie wiem, jak panikujesz i w ogóle. No właśnie, to dlaczego się drzesz? No dawaj ją tam w prawo. Ona lubi. Dobry koń! No i co, no nie fajnie? Jestem żywot. No i co, i źle było? Masakra. Jaka masakra? Ja się jej boję. No ale czemu się jej boisz? Ona ci nic nie robi. Nie wszystko, że mam to we łbie i koniec. Ja się boję tego dziada. Mercedes, ona się ciebie boi. No oglądała się, co w życiu potrafisz robić. Ej, stój, bo staniesz na bok. Wczoraj mówię ci, 4 razy byłyśmy w jeziorku. Chodziła tak cała i się kątała. Mercia przypomina, że... Przestań. Nigdy w życiu. Jeziorko jak jeziorko, nie? To nie ten koń. Pamiętasz, jak ty się martwiłaś? O nie, nie będziemy mieć jeziorka, ja chcę stajnie z jeziorkiem. No pamiętam. Mamo, patrz jakie tu masz jezioro. I jeszcze masz tu ławeczkę i wszystko, i patrz jaki masz ten. A może sobie tam usiąść? Idź sobie tam usiąść. Może tam fajnie? Ja się boję tego. Ale fajnie. Że to się rozhula i cię samo pociągnie. Ja się boję. No ja ci nie zdążę ci pomóc. Jej, wysiaj, nie jej to do wody. Wtedy... Daj mi tą linę u góry, nie, tu. No spokojnie. W razie W. Ale daj ją. Ale mówię, w razie W ja bym ją tu złapała. Już wiem. Daj ją jeszcze raz tak, fajnie było. Co? Fajnie było, daj ją jeszcze raz tak. No ale po co, nie chcę jej zmuszać. Ona sama weszła tutaj. Ja poszłam tutaj, ona poszła za mną. Tylko, że w wodzie. Jaka idziesz? Jak patrzę, co to się dzieje? Widzisz? Wydaje się, że pójdzie tam, a ja się panikuję. Oh my gosh! Nie, nie pójdź! Nie pójdź! Ty, może ją pociągniesz do brzegu. Ona cała... Jak ona lubi wodę? Dobry koń! No i co? No i nie tarza się? Nie, nie wierzę, nie tarza się. Ej, no nie, teraz jestem w ogromnym szoku. Mercedes czeka na Kelly. Ale to źle, masz iść sama. Mercedes. No wiem, a to nie też jak szłam bez dropsa, ale on... Jemu jest chyba gorąco. Co? A to... A nie pomyślałam. A chciałam go wziąć. No, zapomniałam o nim. Drops! Pokaż leśnego konia. Proszę. Jej, leśny koń. I, ale i ładnie, i mogę wam zrobić zdjęcie. Merka chyba nie chce. No ściągnij jej. No ściągnij jej, ona nie chce. I że ten motylek tak lata, ale to pięknie wygląda. W ogóle przez przypadek zamieniłyśmy się końmi. Przez przypadek zamieniłyśmy się końmi. To całkowicie przypadkowo wyszło. To nie było w planach. To idź pierwsza. A nie, bo ty nie wiesz gdzie iść. Nie, bo my się kopiemy. Nie, no to idź prosto. Ja ci będę mówić gdzie idziemy. Idziemy tam, gdzie ja ostatnio byłam w terenie na Mercedes.
Nie, bo ty tam nie byłaś. Kelly, a ty co robisz? To, ty, a, bo ty sikasz, tak? Okej, wczoraj była sikająca Mercedes. Gdzie jest sikająca Kelly? Ja nie wiem, co tam moje kobyły tak sikają. Co? Nie, ona nie będzie się tarzać, tylko będzie szukać pożywienia. Że to jest głodomor. O, wzięła jakąś ten... No wiem, widzę. Czego ona nie je? Z tego, co trzeba. Ale może tam coś wyszuka na ciebie i nie jest głupia. Ja wiem, ale też możecie iść, bo nam chwilę tam zejdzie, niczym dojdziemy na nogach. Bo wiesz, koniem to śmigniemy. No my sobie chodzimy. Chodź, nadal idziemy tak sobie. Jeszcze nie doszłyśmy do tego miejsca. Znaczy tutaj często akurat chodzimy, ale chcę zaprowadzić mamę tam, gdzie ostatnio właśnie byłam na Mercedes w tym terenie, co ten golf. Koniesz sobie załatwiłam tam. W tamtym miejscu akurat, ale tam było tak ładnie i pierwszy raz tam byłam i bardzo mi się podobało i właśnie, o, a co to jest? Chodź, Kalutku. Chodź. W ogóle, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale mama jest na fioletowo i Kelly też jest na fioletowo, a Mercedes jest na taki pomarańczowaty, czy jaki to kolor? Mamo, w lewo! Zapomniałam ci powiedzieć. No to ja idę pierwsza. I ja też jestem na taki. Znaczy no, jak najbardziej podobny, nie? Bo wiadomo, że to nie będzie taki sam odcień, ale się starałam. Hop! Hop! Mercedes, szybko! Szybko! Hu, hola, hola. Puść uwiąz. Kelly! No nie wierzę, czekaj. Nie, tu nie ma samochodów. To nie jest droga taka ten. Oh my gosh, Kelly. Tutaj idziemy taką drogą po kamieniach i ważne jest to, że tak jakby ja Kelutce daję wybór, ona sobie sama wybiera, którędy chce iść. Gdzie na przykład dla mnie w jednym miejscu na przykład było wygodniej i według mnie jej też by było. No, ale ona ciągnęła w drugą stronę, więc maluźniutko. Bo będzie kolizja. Wiem, bo ugryzie. I wiecie, i ona sobie sama wybiera. Percy też tam jakoś sobie idzie. No bo jest kobietą. No. I tu idziemy. Doszłyśmy do lasu, który mi się podoba. To jest tak ładnie. Klutek tutaj. Tam jest tak ładnie. I to jest w ogóle taka fajna górka. Musimy po niej wejść. Co? Z tej? Zaraz zobaczysz, jaka tam jest. Świetna jest. Aż na koniu zjeść? Nie, wiesz co, na koniu bałabym się, że on się potknie i że zrobię mu krzywdę. No dobra, ale to wiesz. O, tu! Tu mi się podoba. Ja tu muszę wejść. Nie. Ale to nie. To chodź, ja wejdę, nagrasz mnie. Ta? A na czyją? No, miała chyba ochotę. No znowu, Kaśka, no ona przesadza, no wiesz co.
poczuj dziecięcą radość. Proszę? Poczuj dziecięcą radość. Tak, oczywiście do jedzenia. Mercedes, po prostu ty jesteś nie na żarta krowa. Kelly też je. Gdzie Kelly, to jest po prostu, ona tak wybrzydza. Naprawdę, ona byle jakiej nie zje. No teraz ja mogę biegać. Po tej barchanach chyba tragedia. To rozbierałaś się? Nie, no wtedy w zimowych. Aha, myślałam, że teraz się rozbierałaś. No tak, a myślałam, że wyciągnęłaś pod siebie tę koszulkę. Po tym śniegu się nie dało ruszyć. Ciężko było. Ale też my z Merką biegałyśmy. No dobra, ja ty masz lat, ile ja. No i co? No spokojnie, ja będę babcia taka, wiesz, the best. Nie wiem. Ile będziesz mieć? No to stówę. 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 No to nie całą stówę. No to proszę cię, co to jest? To za 40 lat, tak? No to Boże, ty jeszcze ile pożyjesz? Nie za 40, szanowni. Za 30... 3 minus 3. Za 36 lat. Dobrze mówię, za 37. Na luzie to jeszcze Merka będzie hulać po łące. Merka nie. Merka nie, bo my ci nie ufamy. A Kelly jest biedna tutaj, taka. Kelly tak już cię wystarczająco boli. My już wracamy do domu, ale Merka się przed chwilą rzuciła na Kelly, a śmieję się dlatego, bo Kelly dałam, wiecie, pietruszkę, akurat miałam ostatni kawałek. O Boże, jak ja wyglądam. Miałam ostatni kawałek pietruszki i dałam go Mercedes, dałam go Kelly. No i akurat Mercedes się, wiecie, się tak patrzyła i Jezus, ona jest taka po prostu śmieszna, po niej tak wszystko widać. Ona już tak, wiecie, ona już się tak akumulowała tę złość. No i teraz jak mama szła za mną, gdzie mama, wiecie, trzyma dużą odległość, bo wie, jaka Mercedes jest. I wiecie, a Mercedes tak wywaliła do przodu i próbowała ją ugryźć. No nie, mnie akurat to bawi, bo... No bo mnie bawi ta Mercedes. Wiecie, o co chodzi? Ja już ją znam na wylot, totalnie na wylot. Jak jest na przykład rzecz, której ona się nie boi, to ja już po prostu, wiecie, już ją tak znam, że wiecie, że widzę po niej, że takie, a zaraz się wystraszy, nie? Nie wiem, listka, nie? I wiem, że akurat tego listka się wystraszy i takie, no dobra, no, spoko. Dlatego czasem jak ona coś robi, czy wiecie, czy bryka, czy jakoś tam się złości, czy jakoś się spłoszy, też mam taką minę, po prostu taką... Serio, Mercedes? Nie, mnie już niczym nie zaskoczysz. Czy raz pokaż, jak ona ją wzięła? Normalnie. No pokaż! Ej. Mercedes, tak chciałaś zrobić Kelly? No autentycznie, był głowę do przodu. Ej. A biedna Kelly, niczego... Ja była bliżej. Ale Kelly niczego nie świadoma. No ja wiem, bo ona próbuje się wyżyć. Ona, wiesz, ona jest taka wściekła, ona się kumuluje, tak jak dzisiaj kopnęła konia, nie? Znaczy, no. No dobra, ale on szedł naprawdę daleko obok niej, co już nikt obok księżniczki przejść nie może? No nie. Bo nasz od razu kopie, to samo jest na hali. Na hali też, ostatnio jak ta lężowała konia, nie, jeździła, co nie? Jeździła na hali. Ja lężowałam Mercedes i przejeżdżał obok nas, ale naprawdę daleko, bo każdy wie, że od niej trzeba trzymać, wiesz, wiesz. Znaczy, no tam... Dystans, nie? To ten, to Merka tylko takie uszy, tak wiesz, tak się tylko patrzyła, taki Mercedes, ale tylko tak wiesz, tak miała ochotę. No ale to też może być spowodowane tymi wrzodami, nie? Ja wiem, ona też ma taki charakter, to też nie jest akurat, wiecie, czy jakiś bólowy, czy coś, tylko ona też ma taki charakterek. No bo kalutka to taka fluśka. Tak, Kelly to taka fluśka, tak. To jest taki kurczaczek. A Mercedes jest takim Fritzim. Połączonym ze Stacym. Nie, ale bardziej bym powiedziała Fritzi, bo Fritzi też tak ma, że kumuluje. Jak tylko na przykład jest jakiś pies albo coś, na przykład taka flusia, to się próbuje na niej wyżyć. Tak, to się daje. Tak. A pies dwa razy większy od... Tak. Dobra, idziemy już? Chodź. Przed chwilą w ogóle spotkali nas jacyś ludzie, znaczy inaczej, my ich spotkałyśmy, jechali na rowerach z pieskiem. Mercedes była strasznie zafascynowana psem, to był taki York w koszyczku. Pies bardzo się... Podoba. Co?
No, bardziej mi się podobała Mercedes. Mercedes zdecydowanie bardziej mi się podobała. Wychwaliłyśmy naszą stajnię pod niebiosa. No bo naprawdę, na naszą stajnię nie można nic złego powiedzieć. Totalnie nic. Nawet żebyśmy szukały całe dnie, to nie ma. Nie, po prostu nie ma. Stajnia ideał. I co miałam mówić? A, no, że bardzo mi się Mercedes podobała. Oczywiście robili ukradkiem zdjęcia, a pan nas nagrał. Jak w ogóle rozmawiałyśmy. Mogliby się z tym nie ukrywać, się normalnie zapytać, czy ja mogę zdjęć, a nie, że wyciąga telefon centralnie przed ten i słyszę jeszcze, jak pyka. No takie, no dobra, ale se rób, nie? Jak ci się koń podoba, to proszę cię. Przecież już tyle osób, ile mnie spotkało, za każdym razem mam jakieś zdjęcia czy coś, to pewnie jak gdzieś tam biegam sobie po internecie u jakichś osób. Pójdziemy sobie tędy, my już wracamy. Chwilę nam zeszło na rozmowie z nimi. Celutka w ogóle nie była nimi zainteresowana. Mercedes była bardzo... W ogóle właśnie planujemy tutaj z mamą przywieźć rower do stajni, bo bym chciała jechać, jeździć, wiecie, na rowerze z dziewczynami. Ze dziewczynami. No z jedną bym chciała. W przyszłości bym chciała we dwa konie. Ale jak na razie to wiecie, nie ma opcji. Szybciej, ja jest dłużej. Dawaj, hop! Jakby co to ją pójdzie, ona nie ucieknie. Ale mogłabyś dalej. Ale jak ona ma się... Jezu, biedny koń. No ale miałaś się z nim rozpędzić, żeby ona nie musiała tak biednie skakać. Ja mam krótkie nóżki. Dobra, bo jesteśmy daleko. Idź. Idź. Ja wiem, ona by cię za wszystko zabiła. To wchodzisz czy już nie? Tyle. To nie ma sensu. To dziewczyny nie chcą wejść. To idziemy.